Cześć Becik. Cześć, Benio, nie zawodzę. Cześć. Tak? A co? Mam bardzo ciekawy program. Tak, a o czym? No bo widzisz, Zbyszek, jak on ogląda telewizję, to jest zawsze bardzo ciekawy program, ale jak ja oglądam telewizję, to jest zawsze głupie, nieinteresujące, rozumiesz? No nie, bo ja oglądam programy inteligentne, programy naukowe, a nie te twoje pierdolone. Program inteligentny i naukowy, wiesz co? Ja nie, co, może to nie jest program naukowy. Zbyszek, może to nie jest program naukowy. I no nie próbuj mi to, no wyłączyła mi ten program naukowy. Ale słuchajcie, spokojnie. Nie kłóćcie się, siadaj. O czym jest ten program? Ty mnie powiedz, a ja rozsądzę, czy to jest program naukowy, czy jakiś program durnotowy, czy tam, no. Dobra. No. To jest program, właśnie, to jest program o leczeniu animoterapeutycznym. Ja nie ścimię! Poczekaj, Zbyszek. Kiedyś ty się takiego długiego słowa nauczył. No co, zaskoczyłeś cię, pra? Ja ci to mogę nawet powtórzyć. Powtórz! Animoterapeutyczne. Jeszcze raz! Animoterapeutyczne. Jeszcze raz! Wystarczy. Ciebie wystarczy, bo ty masz wielki mózg, ale Andzi mogę powtórzyć. Animoterapeutyczne. Zamknij się, wiesz co? Zbyszek, ja się założę, że ten program, wiesz, animo coś tam, to jest największa głupota na świecie! Kobieto, jak może być głupota? No patrz, jak to u nas jest ciemna masa. Jakby to była głupota, to by się tak inteligentnie i długo nie nazywała takim słowem. Animoterapeutyczność pieruna. To by się nazywało jakoś Andreju na bifeju stoi szolka tyju. Ale animoterapeutyczność to jest inteligentne. Tak, dobrze. Słuchajcie, spokojnie pooglądajmy. Andzia, włącz. Włącz, Andzia. No. Ty! Proszę. Cofnij się. A ty przypadkiem nie miał iść na bazar? Andzia. Bazar nie ucieknie. Nie mogę zostawić mojej śląskiej rodziny, kiedy jest w stanie świętej wojny. Nie ma to tamto. Dobra. Dobry pilot. No. Dobry pilot. No dobry pilot i włączaj to, no. No. Oglądamy, kurde. Nie podskakuj. Nie mogła podskakiwać, bo wiesz, jak sąsiedzi reagują. No. O. Czekaj. No. Krótko to trudno przekazać, ale ja spróbuję. Otóż zwierzęta posiadają ogromną energię. Każdy człowiek chciałby posiadać taką energię, jaką posiada na przykład tygrys, prawda? Ja właśnie posiadam zdolności do przekazywania ludziom cech zwierzęcych. O, widzisz, niesamowite. Może pan naszych kierowców zabrać. Ale ty, słuchaj, Becik, przecież to jest zwykły oszust. No tak jak ten Kaszpirowski, no nie ma to tam, to jest spokojnie. Co? I co? Chcesz się robić półgłówka? Nie. Dawaj mi na pilota, ten facet mi zaraz... A ty mi mogesz, rozumiesz? On mi... Tak mi możesz. Boże, on mi zaraz przekaże energia tygra, dawaj tego pilota. No. Andzia, nie dał mu tego! Jakiego tygra? Becik, przecież ktoś ci powiedział, to jest zwykły oszust, no, człowieku, tak. Jak ten Kaszpirowski, tak. W Warszawie oczywiście są wszyscy bandą oszustów, to wy wszędzie widzicie oszustów. Dawaj pilot! Chcesz być tym tygrem? Ja. Chcesz być tygrem? Dawaj pilot! Dobra, proszę bardzo. No. Bycie tym tygrem, to psi co chodzi! Tak jest. O. Się włącza to i tyle. Się wstanie legna i się tu odpocznę. Ale Andrzej, jeden nerwy się... Przyjął furtę, bo mu film. O, to ma, widzisz, no. O. Co? 11, 12, 13. Andzia, 14, Andzia, ty miałaś rację. 15, to jest zwykły oszust. To jest niemo. Słuchaj. 17. Słuchaj, ja ci coś powiem. Becik, to nie może facet przez telewizor kogoś zahipnotyzować. Ja coś takiego nie widziałem. To tylko tak oszuści kombinują, no. No, prawda? Becik, halo. Becik, chyba nie zamierzasz być tygrysem. Becik! Ty, Andzia! Jego chyba coś wzięło. Becik! Raz, dwa... Ty, Andzia, może daj mu jakąś aspirynę czy coś? Becik, w tej chwili się opamiętaj, bo mamy dzisiaj fajny obiad. Rolada, modro, kluski! Wypatrz. Becik. Co się dzieje? Becik, no przestań się wydurniać, uspokój się. Becik. Co ty wyprawiasz? Becik, ja wiem, Andzia, to jest taki tradycyjny śląski żart, prawda? Nie. Wyszek, ale ja ci gwarantuję, że na Śląsku nie ma takiej tradycji, żeby rodzony hop miauczał, mruczał i ocierał się na mebelu. Co ty robisz? Becik, uspokój się. Zaraz. Czy tak właśnie zachowuje się tygrys? Becik,
Bercik, no uspokój się, ty. No uspokój się. Ty wiesz co, Zbyszek? Wiesz co mi się wydaje? No co? Elektryzuje coś. Ty wiesz co mi się wydaje, że on chyba jest kotem. Jak to kotem? Ty co, że skociał od oglądania telewizji? Nie, może to byli świadkowie Jehowy, mi zaskał w gardle. Wiesz co, ja się zrobię kakao. O, a ty też chcesz? Wolałbym piwo. A widzisz, jeszcze mam dwie tuszki, proszę. O, dziękuję. O, Bercik, napijemy się piwka. Kici. Jezus, co z tą mi te mleko? Patrz, on pije mleko. Matko Boska, on jest naprawdę kotem. Piwko. Kici. Spokój się, Zbyszek, napij się piwa. Może ja piwo zobaczy, wiesz? Może piwo zobaczy. Ja kakao schowam. Zobacz, on robi. Ty, koty, chodź, kici. Ty! Zobacz, Zbyszkowi z tych kolan. Świetnie, przestań. Zbyszek, co my teraz robimy? Chyba, no nie wiem, co. Patrz, jak się liża, jak się myje, patrz, jakiś. Trzeba coś zrobić, żeby przypomnieć, może jest człowiekiem, może co? No ale to co, może jakiś pomysł? No może go trzeba zaprowadzić w jakieś stare miejsce, o, na przykład do kopalni, albo nie, o, już wiem. Wiesz co, Andzia, trzeba z nim iść do Alojza, jak on tam poczuje ten klimat, może mu zaraz się odmieni. No, prawda? Wiesz, że to jest bardzo dobry pomysł. No. Chodź, idziemy do Alojza. No, do Alojza, chodź, Kici. Do Alojza, na piwko. Bercik, jesteś geniusz. No to, że cię Andzia puściła do Alojza, jak ty to robisz? No, coraz lepsze są te twoje pomysły. Nie ma to tamto. Miau, ty, geniuszu, ty. Bercik, no nie wygłupię się, bo jeszcze uwierzę, że jesteś kotek, a nie jesteś kotek, prawda? Kici. Spokojnie, on nie gryzie. Panie, zabierz pan tego psa. Cicho, już, Bercik, spokojnie, uspokój się. No jak? Jak? Idziemy do Alojza? Kici. Kici. Chodź, Kici, tu. Ty hopi, patrzcie, on to richtig pije. Byś on w życiu mleka nie pił. A miał być tygrys. Bo on tygrys, hopie, przecież wiesz, że on wszystko spieprzy. No i co ja mam teraz z nim zrobić? Hopie, nie wygłupiej się, zostaw te mleko, a napij się piwa. No nie! Ty, dropnął mnie. A, widzicie, mówiłem. Ty, on richtig je kotym. Ej, wiesz co, powiem ci coś, jak możesz dropać jak babas, stój, wylezymy jak hopich. Co, chłopie, co ty się z kotem chcesz bić? Uważaj. Daj się spokój, no. Lepiej mi powiedzcie, co ja mam zrobić, no. No a co się robi z kotami? No jak co, domiechaj do Brynicy. Cześć, chłopie. Zlecie, taka okazja. Metalik, plamienówka, pierwszy właściciel, szwajcarska precyzja. Kto chce? Plamienówka? Mówisz, że szwajcarska? Dlaczego to jest napisane DDR? No DDR, no staro szwajcarska firma. DDR, szwajcarska firma, obie. DDR to może wschodnie Niemcy, no to, ani... No co ty się trzepiesz, no i co z tego rozumiesz? Ze wschodnie Niemcy. Ty wiesz, jak jest blisko ze wschodnich Niemiec do Szwajcarii, hopie, wyłazisz do szynku we wschodnich Niemcach, to następny szynk może na granicy, a następny we Szwajcarii. To co, kupujecie? Ty, co ty mnie tu wyjeżdżasz z jakim zegarkiem, jak mnie Bercik skocił, nie widzisz? Jak skocił? Znaczy, co skocił? Jak... To co, ty mleko pijesz? Może kaca, ja? Nie, bo moim zdaniem na kaca najlepsze jest piwo i tego samego zdania są i wschodnie Niemcy i Szwajcarzy, nie? Tak. Aha, ale ty nie możesz kaca jeszcze. Ty jesteś jeszcze narąbany w ciągu, co? Nie, on doprawdzie koty. Ty kao się tak zaprawił. Bercik, podoba się ten sprzęt. No przestań się wygłupiać, się skończ już. Uważaj, dropie. A tam koty tam. Wygłupia się i tela. Te kocur. I o tam na dole widział taką gryfną, rozumiesz, kocica, lasy dachowiec. Nie miałbyś tak smak na jedne kleine, ajne, rozumiesz, randewu, co? Becik! Geria, to coś ty narobił? Co? A ty idź, co? Cześć, no i jak tam Bercik? A człowieku, ledwo co go dorwałem. Ty wiesz, Gerard, jego naprawdę kręcą te koty. Znaczy, jeszcze mu nie przeszło? Poszedł spać. O tej porze! No co o tej porze? No, koty bardzo często śpią w dzień. Przestań już z tymi kotami, a?
Widzisz, że świruje. No udowo kota w butach, a ty mu wierzysz, jakbyś go nie znał. Jozgi musza bardzo poważnie porozmawiać na temat tej niebywałej okazji, która jest związana z tym zegarkiem, nie? Drugiego takiego nie kupi. Metalik, prawie nówka. No, dobra, dobra. No patrzą, że na mapa, no. Może faktycznie wschodnie Niemcy to nie to samo, co Szwajcaria, ale prawie to samo, co zachodnie. No takie bardziej na wschód, nie? Zobaczę, czy świnie. A ciele co, śpi? Widzisz, śpi. No trochę dziwnie, bo koty normalnie tak fajnie mruczą przez sen, nie? Tak. Od kaszka gotują, a ten rapy piłuje jak stary tartak. No co, ale to dobrze, Andzia. Jak się wyśpi, to może mu przejdzie. Ty dziwne, w ogóle nie chciał pościeli, wiesz? Tu się położył na moich kolanach, przeszkadzał mi jak pierun. Tak wiesz co, ja podejrzewam, Zbyszek, że tukać pod tym fotelem musi być żyła wodna. Że co, że koty się kładą na żyły? Cześć, Andzia! No. Bercik, powódka! Ej! Ten, no, koniec już z tymi kocami, kocimi historiami. Ty, patrz, interes jest do zrobienia ostowej. To jest świl pieroński. Ty, Gera, z kotami nie ma co. To jest kot przodowy, nie ma to tamto. Ja, psychopata. Ty. Ej, no nie psychopata. Teraz to on naprawdę za siebie nie może, bo jest zahipnotyzowany. Jasne, akurat. Wygłupio się i tela. Udowo, rozumiesz? To widać, że udowo. Co ty myślisz, że ja kota nie widział? Przecież koty wyglądają całkiem inaczej. Nie, Ronie, ty, co za rodzina, to ja nie mogę. A będzie żałował, patrz, metalik, prawie nówka. No dobra, cześć, ty. Dobry kotek, dobry. Ja wiedziała, że to chodzenie po balustradzie tak się skończy. Co? Adzia, nie ma go. Ja tam nie mogę wychodzić na ten balkon, bo mam lęk wysokości, ale jak to nie ma go? Na pewno tam leży na dole jakaś połamany. A właśnie, jakby był połamany, to by leżał. No to, a tak to go nie ma. No to Kaś musi być, Kaj on jest. Nie, Runie, słuchajcie, bardzo was przepraszam, ale wiecie co, mieliście rację. On to jest kotem. Kto jest kotem? To Bercik jest kotem, Kajun jest! No nie, no nie, no idę się przez plac, nie? Przechodzę koło Hasioka, patrzę, a coś leci z trzeciego piętra, rozumiesz? Leci i najpierw pomyślał, że to jest szmata, taką wielką szmata. Ale nagle coś tak słysza, a ta szmata, rozumiesz, leci i miałczy. Godon, to jest przecież niemożliwe, żeby szmata miałczała, bo szmata nie umie miałczyć, rozumiesz? Choć rozepidzią miałczącą szmata, czekaj, daj mi skończę zaraz kiper, rozumiesz? Ale że tak że to nie może być miałcząca szmata, bo jakże rozwidział szmata miałczącą, nie, to w zasadzie to był kot! To był kot, co leżał pod szmatą i miałczył, rozumiesz? Nie, Gerater, nie denerwuj się. Mów powoli. No i właśnie patrzę, jak to leci i no, przecież do tego zwierzę! Jero, nie, to ty mi go... A to może spieszać trochę szybciej? No, przecież jak ci godą, nie denerwuj mnie jeszcze, bo się będę jąkał, rozumiesz? Słuchaj, i patrzę, i leci to coś i opatrzę, że to... No to nie może być szmata, bo szmata nie miałczy. I patrzę, i że to musi być kot, no bo kot miałczy, nie? Jezus, no ale to... Ale gdzie on jest, możeś powiedzieć? Gdzie jest Bercik? No to było właśnie to było. Zleciał? Nie, no co to? Zleciał? Nie, no, gadaj, gdzie jest Bercik, no? Nie, no nie, co? No, właśnie to było Bercik, no. Tak patrzę, to coś leci, patrzę, to jest Bercik. A... Zleciał? Ja robię, a jak? No, ale co? Cicho, żyje? No żyje, no spod na cztery łapy, no. A. Trzeciego piętra! Cicho, Adzia, no poczekaj. No co się stało? Jak no co, no normalnie, no wstał się, oczekał, rozumiesz, zaraz kać pognął za jakąś kocicą i teraz jak go widział, no. Za kocicą? No. A. Słyszysz? Co? Jeszcze mnie zdradza. Nie, Andzia, nie, ja uważam, że to akurat powinnaś mu wybaczyć, bo to jest bardzo dziwna sytuacja. Jeszcze bardziej dziwno, rozumiesz, od miałczącej szmaty. Słuchajcie, ja widzę, że wy jesteście bardzo zdenerwowani, ale ja nad tym panuję. Musimy go iść poszukać, bo Bercik jeszcze może zamieszkać gdzieś w piwnicy. Andzia, uspokój się. Ty też się uspokój. Idziemy za mną. Chodźcie. Piwnicy! No co? No nikaj nie ma. Ale słuchajcie, jak on jest teraz kot i jak on dorwał ta kocica, to oni teraz... O! To co? To moim zdaniem trzeba ich szukać bardziej po klubach nocnych. Ty, Gerard, ty znasz jakieś nocne kluby dla kotów? No pewnie, że znam, ale takie bardziej do ludzi, nie? Ale koty też mogą wlić, jakby co, nie? No ale słuchajcie, czemu ten pies tak szczekał? Co? Czemu tak szczekał? Czemu tak szczekał?
tu chcesz jest moje biedactwo. On się psa boi. Kici, ale numer. Wercik, teraz już może zleść. Już go nie ma. No chodź, kcić, dochodź. No zbyszek, no co ja mam teraz robić? Słuchajcie, no moim zdaniem to trzeba odszukać tego gościa. Kerego? No tego, no tej medycyny animowanej, czy jak to się tam mówi. No tego z telewizji. Popsuł, to niech teraz nareferuje. Słyszę, a nie pojechałbyś. Jak to jest telewizja Katowice, to oni na pewno coś wiedzą. Dla kolegi z wojska zrobię wszystko, nie ma to tamto. Chodź, Kici! Ale jak ja to skończę? Nie, no daj pan spokój, ja w ogóle nie umiem leczyć. Tak? To ciekawe. I nie nazywam się Bałtyński, no Pytlok. Nie mieszkam żadnej Rosji, no w Giszowcu. To po co pan wciska pan ciemnotę ludziom, co? Przecież ja widzę, że nie ma pan nawet akcentu ruskiego. Ale pani, ja nic nie wiem, no. Kopalnia mi zamknęli, to z czego mam żyć? A, już wiem, znam tę starą śpiewkę. Chodź pan. Jest niedobry kotek, wiesz? Tyle byś na ptaszki polował, a na ptaszki nie wolno polować, bo ptaszki fajnie śpiewają. I są pożyteczne. Myszy trzeba łapać, wiesz? A tyś to jest takie leniwe kocisko. I powiem ci, że w tym lenistwie kogoś mi bardzo przypominasz. Adzia! No? Adzia, mam go! No, i patrz pan, coś pan narobił. Ty, moja hipnoza działa! A czym miałaby nie działać? Tam Adzia, to jest zwykły ściemniacz, to nie jest żaden lekarz. Jeszcze nikogo w życiu nie zahipnotyzował. O, przepraszam, to już jest nieaktualne. Pytlok potrafi. A kto to jest Pytlok? No jak to kto? No on jest Pytlok. Musicie państwo przyznać, że pierwszy raz w życiu mi się coś udało. Nie za bardzo. Miał być tygrys, a wyszedł kot. No gorole gadają, nie od razu Kraków zbudowano. Powoli dojdziemy i do tygrysa. Proszę pana, ale ja nie chcę, żeby pan dochodził do tygrysa. Ja chcę, żeby mi pan z tego... Jezus, z tego... Kota zrobił mi z powrotem mojego męża, proszę pana. Ale jak? A to pan nie wie jak. No jak to jak? To spokojnie, przecież pan ma pan tę teorię, o której pan mówił tutaj przed kamerą, nie w telewizji, co? Ale jakie to teorie, to lipa, panie, ja tak mówiłem, żeby mi ludzie wierzyli. Panie, no jeżeli on skociał, prawda, przez tę teorię, to może uda się go odkocić teraz. No rób pan wszystko tak, jak pan tu robił w telewizji, te swoje durnowate, ten cały pokaz i może wyjdzie coś. No to dobra, no. Spróbujmy. No, zaraz, wie pan co, no? Ja wolałbym, żeby ta torba, ona nie stała tu na ziemi, tylko niech stoi na stole. A czemu? Jak to czego? Ja wiem, że koty lubią obsikiwać obce torby. Raz. Dwa. Trzy. Szanowni państwo, energia zwierzęca może przechodzić na ludzi. Proszę bardzo. Tu jest wszystko rozrysowane. Tak. Tak. Promieniowanie. Po środku jest człowiek. Z drugiej strony jest królik. Mhm. Rozumiecie państwo? Nie. Co? Już. Promieniowanie. Jeżeli tygrys jest tezą, to królik jest antytezą tygrysa. Rozumie pani? Dobra. Nabijaj pan dalej. No i co? No i wtedy jest promieniowanie, które przychodzi z zająca, z królika na tygrysa. Oj, dobra, panie, my znamy te pana tygrysy, tak? No dawaj pan, nie, to ja nie muszę... Co pan się obraża? Co pan się obraża? Nie, Zbyszyk, chodzi o to, że... Teraz nawet ja to skapłam, że po prostu teraz pan musi to zrobić i no, że odwrotnie. Nie, odwrotnie jest odwrotne promieniowanie. Wtedy jest odwrotne promieniowanie i wtedy jest wszystko... Do niczego. Oj, Andzia, przecież to wiadomo, że to jest wszystko lipa, no, no tak czy nie, no. Lipa to ja wychodzę, dawaj pan. Ale co pan się obraża, pan tu zrobi, żeby było wszystko dobrze, tak? To niech się to będzie lipa, wszystko w porządku, najważniejsze, żeby Bercik w to uwierzył, niech pan kontynuuje, niech pan... Sorry, Gregory, wycofam słowo, nic się nie odzywam, niech pan robi te swoje doświadczenie. Proszę, proszę, śmiało. Mogę zaczynać. Naturalnie. Tak. Raz. Dwa. Jezu, ja się Zbyszek nie umiałam tą pasty! Asia, ale nie puścimy, panie! Co jest? Co się stało? Kaja jest? Korfa tego 13 mieszkania. Jeronie, udało się! Udało się! Przeszedł! Przeszedł z pasy tygrysa
na człowieka, pomijając fazę króliczą. Bingo! Bingo! Udało się! Adzia, no już jesteśmy, udało się. Naprawdę? No, Becik już nie jest kotem. Coś ty zwariował, kotami byliśmy ino przez rok. Widzisz, Zbyszek, jeszcze majaczy. Nie, Adzia, on ma rację, byliśmy kotami w wojsku. Zbyszek, teraz ciebie się pogorszyło, ja? No dobrze, no, nieważne, najważniejsze, że jemu się polepszyło. Ja? No to niech cię uścisko moje... Miau! Jezus, chodź, chodź. A ty mi ta moja wełna. To jest bardzo drogo wełna. 18 zł za głębę. Ale ty, Adzia, co się z tobą robi? No nie widzisz, co się... On znowu się zachowuje jako... Daj mleka, mleka. Misiaczka, misiaczka. Chodź, no. Sukces. Po prostu pełny sukces. To sukces, gdzie sukces, gdzie? Zaczyń, ile do końca. Sukces. No, no i co teraz? Co teraz? Trudno. Musimy walczyć dalej. Skoro nie pomogła pierwsza terapia, zabieg trzeba powtórzyć. Tym razem energia wsteczna będzie o dużo większa. Daj spokój. Ale zaraz, po co? Przecież już widzi pan, że jest odkocony, tylko zostały mu tam pewne odruchy i to tyle, o. To co, mogę zaczynać? No jasne. A zaczynaj. Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Żeby się ino udało. Adzia, nie przejmuj się. Pięć. Trzymajmy kciuki. Sześć. Jaronie, co się stało? Co się stało? Jest. Już chyba jest wszystko w porządku. Co ma być nie w porządku? Głód mam jak Fieron. Co mi pan tu rozciepuje nici po mieszkaniu, co? Głód mam, rozumicie? Becik, zobacz tam na oknie. Co? No sikorka. Jarunia, sikorka, w dekal ci pizło. Mnie się chce jeść, rozumiesz? Udało się! No i całe szczęście, no. Całe szczęście, że się udało. Proszę pana, ja nie wiem, jak my się teraz panu odwdzięczymy. Adzie, daj spokój, no przecież wiesz, no co by nie powiedzieć, to pan jest jednak oszust. Przepraszam, jaki oszust? Jaki oszust? Sam pan mówił, że pan jest oszust. Tak, do tej pory tak myślałem, ale zmieniłem zdanie. Tak, teraz wierzę. Animoterapia ma ogromną... przyszłość. Ja muszę tylko udoskonalić metodę. Na pewno zrobi wielką karierę. Dziękuję. Do widzenia państwu. Do widzenia. No, jednak się udało. No, udało się, bo Zbyszek, musisz sam przyznać, że 70-kilowy kot w butach, choć ja bardzo lubię koty, nie? Ale taki kot to jednak przegięcie, nie? No, nie ma to tamto. Zbyszek, idę się teraz do kuchni nacieszyć moim mężem. Człowiekiem. Miau. No dobrze. Zbyszek! Co? Co się stało? No patrz. No co, no chłop zgłodnia, niech się naje. No ale takie coś, sałata. A, faza królika. Pieruję. Też. Załóż, zająca załóż. Ach, ty.